No dobrze, kochani, obiad za 10 zł dla dwóch osób. Oczywiście oglądajcie poprzednie odcinki chłopaków i co najważniejsze, zawsze mam jakiś plan w głowie. Zawsze wiem, co chcę zrobić. Dzisiaj jadę do sklepu na żywca. Przysięgam, że nie znam cen. Znaczy, znałem, ale one tydzień temu były inne. Więc traktuję to w ramach ostrego wyzwania. No ale kto jak nie my? Cisnę i zobaczcie, co dzisiaj dla was przygotuję. Kurczak 3,90. Co ciekawe, przemiłe panie na mięsnym nas oglądają. Propsują ten format. I wybierały mi długo takie, żebym zapłacił właśnie 4 zł. Więc pozdrawiam serdecznie panie, które nas oglądają. Odłóż zeskanowany towar do strefy pakowania. Kurde, no w sumie nie ma tragedii, bo mam na to jakiś plan i będzie nawet smaczne. O tyle przyprawy i czosnek zjadł połowę mojego budżetu. Widzimy się już w kuchni, cisnę do biura i gotuję dla was. No i dobrze, widzieliście już mnie w sklepie, to widzicie mnie w kuchni. Tak jak wam mówiłem wcześniej, wybrałem się bez wielkiego planu, ale wiedziałem, że chcę zrobić udka z kurczaka. I co udało mi się kupić? Za 9,86. Kupiłem 2 udka z kurczaka, dokładnie ponad pół kilograma. Do tego za złotówkę ponad pół kilograma ziemniaków. Do tego za 50 groszy kupiłem jedną cebulę białą, za 36 groszy mniejszą cebulę czerwoną i uwaga, za 2 złote taki ząbek czosnku. Do tego kupiłem przyprawy do ziemniaków i frytek i tymianek. I tu was zaskoczę, no ziemniaki dobrze wyszoruję. Więc po prostu, Kuba, wrócę już z umytymi ziemniaczkami, co? Zaczynam od tego, że czosnek delikatnie z tych takich, które odejdą, sobie podrywam i odcinamy ją gdzieś tak w połowie. A to jest piękne, co? Teraz, co jest ważne, te kawałki oczywiście nam się przydadzą. Składacie sobie swój sprzęt i przeciskamy sobie nasz czosnek przez praskę. Mamy czosnek. Do tego dodajemy 3 łyżki. Raz, dwa, trzy. Oleju. Przyprawa do ziemniaków. Nawet to jako tako wygląda. Zobacz, piękny Romanie. Tego dodałem mało, ale dodam więcej tymianku. Nie każdy lubi, ale taką łyżeczkę, ty pewnie lubisz, to taką łyżeczkę tymianku jeszcze do tego dosypię. Czy chcesz więcej? I teraz jeszcze do tego dodam łyżeczkę wody. Widziałeś, jak dodałem łyżeczkę? Tak. To dobrze, że nie widziałeś, bo wszystko mi spadło z tej łyżeczki. Musisz wąchać. I co? Czosnkowo. Pachnie zajebiście, Kuba. Dobrze, to pachniesz po prysznicu. A to pachnie zajebiście. Teraz tak. Wkładamy sobie nasze szyb. Nic się nie może zmarnować. Takie woreczki są przydatne, ziperki w kuchni. Ładnie to się naciera, ładnie to się marynuje. I to wsadzamy na jakieś 20 minut do lodówki w wiadomym celu, tak? Few moments later. Schłodzone? Schłodzone. Kurde, mamy niestety tylko taką dużą, chciałem powiedzieć brytwankę, ale to jest naczynie żaroodporne. A trzeba sobie radzić z tym, co mamy. Ziemniory ustaliliśmy, że zostają w mundurach, tak? Czy z takich będziesz sfasacjonowane? Ludzie, gdzie wędrują? Bo się w tej kuchni nie marnuje żaden smak, zwłaszcza jeżeli nie mamy go dużo. Wiesz, które ziemniaki są najlepsze? Te, które wykopiesz z ogniska o 4 rano, jak już nie ma nic jedzenia i picie się skończyło. Dosypujemy naszą przyprawę do ziemniaków. Pamiętajcie, że ona jest w miarę słona. Ale pięknie pachnie za to. Bo uwaga. Wow. Miodzia. To już jest turbo, co? Cebula czerwona. Wiesz, jak to wyciągniesz z cebuli, to nie będziesz płakał. I cebula biała. Była tańsza, więc wziąłem ją większą. Zrobię to nawet na ćwiarteczki.
wszystko z powrotem wraca. Przyprawka do ziemniaków. Wiem, jest napisane do ziemniaków. To na chwilę wyciągnę. O, ale jest to czyste. Rozłożę równo ziemniaczki. Rozłożę równo naszą cebulkę. Trochę, żeby tu miała, to wszystko nabrało kolorów. W naszych przepisach jest dużo cebuli z wiadomego względu. To jest jedną z najtańszych warzyw. I nasz bohater, czosneczek po środku, ale po nim trochę oliwy, pieprz i gotowe. Możecie to jeść na surowo. Nie. Teraz całość wędruje na tak 200 stopni, na około godzinkę. Oj, chyba zwabiłem kogoś zapachem. Leśna zagląda, bo usłyszała, że ma i gotowe, można iść na surowo. Nie, Leśno, na surowo ci nie polecę. Ale miałem ograniczony budżet, więc powiem ci po inflacji. Nie jest tak łatwo. Minęła godzina 10. Mam rękawice. Biuro pachnie obłędnie. I teraz wyjmie wszystko się... wysypało. Dobra, nie szkodzi. Będziemy zbierać. A tak było pięknie. W kuchni za 10 zł nic się nie może zmarnować. ASMR. To jest głupie. Nie pochylajcie się nad pryskającym tłuszczem. Spróbuję jednego ziemniaczka. Ale gorący! Ktoś będzie miał szczęście móc to jeść. Idziemy z kamerą do drugiego biura, co? Oni tam nie będą mieli sztuczców, jak znam życie, nie? Nie wiem. Idziemy. Primoz! Mogę cię zaprosić do stolika? Arci! Słuchajcie, zaraz wam dam też tabelę makroskładników, bo jest naprawdę spoko. Prawie jak kuchnia molekularna. Nie można czekać. I uwaga. Można zaszaleć, bo połowę wydałem na przyprawy. Cześć, my wiemy, też robiliśmy. Ale wydaje mi się, że zawsze, nie pogardzicie. Zawsze mi się podał ten czosnek w twoim stylu, taki nieobierany, tylko no, taki... Na Arcie go mówisz, że wygląda ładnie, to muszę przyznać. Wygląda ładnie? Wygląda bardzo ładnie. Restauracyjnie bym nawet rzekł. Patrzę, bo sam dopiero ziemniaki robiłem i teraz kwestia, jak twoje będą smakowały. A mogę sprawdzić twojego innego? No tak proszę. Spoko. Nie obierałeś skórki. Nie obierałem. Super. Fajno. No. Czosnek w tych czasach. Czosneczek. To są ale jest. 3 zyla. 2 zyla. Przecież. Jak te ziemniaczki zostały robione? One były wszystkie razem pieczone, naraz ze wszystkim. Z cebulą, z czosnkiem. Czy to z piekarnika, Daniel? Z piekarnika. Marynata zrobiona i w ogóle wszystko w jednym worku ciągle... No nie, na szalotkę, na czerwoną cebulę ci było stać? Kochany. Przecież 4,99 za kilogram. Jak na mięsnym, pozdrawiam moje kochane panie. Z marketu nie powiem jakim. Mua, dziewczyny. Surowe mięso. Upieczone. Co ty dajesz? Troszkę lekko stresik musi być. Ale szapobarza, że skórka taka jest taka chrupka. O, zapomniałem na koniec nam garnisz zrobić. Zobaczcie, to jest śnieg zajebistości. To chyba garnisz parter kirschen. Garnisz parter kirschen. Gdybyś dostał taki obiad w restauracji, to spoko. No po prostu, w górach byśmy byli sobie na sankach, by zjadł. Co jest najważniejsze? Mój dzień to jest tylko jeden z kilku dni. Każdy z nas, Arci, Primoz, ma swój patent na obiad za 10 zł. Dlatego klikajcie w link w opisie i będzie nam niezmiernie miło, jak przejdziecie na inne nasze pomysły, no bo każdy ma coś innego w głowie. Arci obrabował kebab, zajumał wszystkie sosy czosnkowe, zrobił... Co ty zrobiłeś? Czosnkową zupę na bazie sosu czosnkowego. Ja bardziej tradycyjne. Nie będę wam zdradzał, klikajcie i my się bardzo cieszymy, bo widzimy, że chcecie to oglądać, jesteście z nami, my jesteśmy z wami, przecież to dla was. A wy, panowie, już smacznego, możecie obgadać. Znowu potwierdza się jedna melodia kulinarna. Proste, tanie, polskie danie. To jest granie na czekanie. Tak, jeszcze mam temat, bo
sztaba robi challenge na pobitych garach. Mm. No. I ma budżet 15 zł. Na 3 dni. Ale na 3 dni. I zobaczcie, że nawet z Kubany wkroił sobie jabłko do parówek i wyobrażę sobie, że to jest wątróbka. Żeby słodycz był. Widziałem piękny komentarz. Co się stało Primoszowi? Dlaczego jest siwy? Siwy. Ktoś nas długo nie oglądał. To są tylko barwy na zimę przybrane.